Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję instytucję Muzeum Historii Polski w Warszawie, która no, ma zupełnie inną sytuację tak naprawdę niż moi przedmówcy, co może być istotne też, mam nadzieję, w odbiorze tego, co przedstawię jako nasze działania edukacyjne. Ponieważ, jak pewnie Państwo wiecie, nie mamy stałej siedziby i nie mamy stałej wystawy, w związku z czym nie jesteśmy takim, powiedzmy, normalnym muzeum, które organizuje lekcje muzealne, ale raczej skupiamy się, znaczy przy wystawach czasowych zawsze mamy lekcje muzealne, przygotowany cały program, jednak wiadomo, że jakby przez to, że to są tylko czasowe wystawy, to te materiały też właściwie dopasowane są tylko do danej wystawy i nie mamy za bardzo możliwości jeszcze ich udostępniać tak, żeby można było na bieżąco z nich korzystać. Ale działamy też w taki sposób, znaczy radzimy sobie w taki sposób, że po pierwsze współpracujemy bezpośrednio ze szkołami cały czas, mimo że jakby to są działania, których nie widać tak jako jakby publicznie, i działamy też online, znaczy staramy się przygotowywać jednak materiały, które będą dostępne online w taki sposób, żeby każdy zainteresowany mógł z nich korzystać. I cóż, no, działamy tak tradycyjnie również, czyli na przykład mamy na stronie belfermuzhp.pl mamy dostępne scenariusze lekcyjne, które są dostępne w formie otwartej, to znaczy można je też edytować, oprócz tego, że są to gotowe konspekty lekcyjne. I tam mamy na przykład takie też, powiedzmy, bardziej otwarte tematy typu historia rocka w Polsce czy architektura socrealistyczna, które po prostu można włączyć do lekcji nawet na zasadzie, nie wiem, użycia kawałka, fragmentu konspektu całej lekcji. Przygotowujemy też zwykle wybór źródeł i opracowanie najróżniejszych map historycznych, czyli takie najnormalniejsze, że tak powiem, materiały edukacyjne dla historyków. Mamy dostępne na stronie Belfer również mapy i quizy interaktywne, które no, zachęcamy do korzystania z nich. Oczywiście one są dostępne online, ale też można z nich sobie pobrać różne materiały, na przykład mapy, mamy Polski, Polski Rzeczpospolitej w XVIII wieku i tam na przykład można zobaczyć, jak były opisywane podróże przez Alpy, które może się to też przydać oczywiście innym nauczycielom, nie tylko historykom. I na przykład można znaleźć fajny fragment o tym, jak Karol Radziwiłł nie dowierzał mułom w Alpach i kazał się nosić. Więc jeżeli ktoś szuka na przykład różnych takich ciekawostek, które można, że tak powiem, rozerwać uczniów na lekcji, to też w naszych materiałach na pewno dużo się ich znajdzie. Także quizy interaktywne są dostępne i są dla nauczycieli tak naprawdę i dla uczniów, dlatego że można je online zrobić, znaczy wybrać sobie na przykład okres historyczny i poziom trudności, ale można też wybrać z kompletu pytań i mieć gotowy test na zajęcia, jeżeli zakładamy, że na przykład nasi uczniowie nie korzystają z tych quizów na naszej stronie. I dostępne są także różne gry strategiczne online, na przykład Osamotnieni. Jest to taka gra o jakby uczestnik bawi się w dyplomatę w 1920 roku i po prostu staje przed różnymi ważnymi wyborami, musi prowadzić dyplomację z innymi państwami. Czy też ścieżki szlachcica o Polsce w XIX wieku, kiedy to młody człowiek, tak naprawdę, bo zakładamy, że to akurat jest dla ucznia na pewno gra, musi podejmować decyzje, które wtedy musieli podejmować jego rówieśnicy. Tak naprawdę jakby drugą częścią naszej działalności edukacyjnej to są nie tylko te rzeczy, które udostępniamy w internecie, ale to są tak naprawdę gry edukacyjne zachęcające do takiej aktywności, aktywnego zdobywania wiedzy historycznej, ponieważ wychodzimy z założenia, że tak naprawdę zaangażowanie to jest początek, znaczy zaangażowanie i wzbudzenie zainteresowania to jest początek tak naprawdę edukacji. I niewiele osób bez zaangażowania czy bez zainteresowania będzie sięgało tak naprawdę do naszych nawet bardzo bogatych źródeł, zasobów dostępnych w internecie, ponieważ nawet jeżeli będą wiedzieli, gdzie tego szukać, to nie będą zainteresowani, bo właściwie po co. W związku z czym nasze zadania, znaczy widzimy swoją rolę także tak, w taki sposób, że organizujemy najróżniejsze gry, czy gry wystawy, które można wypożyczyć, które są na przykład dają poznać uczniom
dekadę 1979-89 i jest to gra, która zmusza uczniów do takiego spojrzenia w inny sposób na to, co nawet co ich rodzice opowiadali, prawda, bo to są zazwyczaj, to jest czas młodości ich rodziców i też zmusza do takiej interakcyjności i też zakłada się, że inni uczniowie również organizują tę grę, co sprawia, że dodatkowo czerpią wiedzę, ponieważ sami muszą się lepiej do tego przygotować. Zawsze przygotowujemy gry miejskie, to znaczy to są gry, które przy każdej okazji typu piknik historyczny czy przystanek w Niepodległość, który organizujemy na 11 listopada, czy w wakacje. Organizujemy gry miejskie, które pozwalają po prostu poznawać Warszawę zazwyczaj w różny sposób. Jakby można się przenieść w najróżniejsze momenty historyczne i na przykład w zeszłym roku można było się przenieść do Warszawy i pospacerować po niej z Imcilochem, który przyjechał wybrać króla podczas wolnej elekcji. I po prostu przez różne gry, quizy dostępne wtedy i najróżniejsze aplikacje, na przykład mobilne, zachęcamy uczniów do poznawania dodatkowo historii, którą chcemy im zaprezentować, na przykład właśnie z XVII wieku. I tak samo zrobiliśmy na przykład teraz przed rocznicą Powstania Styczniowego, czy kiedy odsłanialiśmy pakiet edukacyjny o Janie Karskim, ale to jest jeszcze kolejna sprawa i oczywiście bierzemy udział również w tym w grze miejskiej Raz, Dwa, Trzy Warszawiakiem jesteś Ty, w której bierze udział 17 warszawskich instytucji i myślę, że na pewno są tu Państwo, którzy też jesteście w to zaangażowani. Poza tym robimy też gry planszowe. Nie są to gry wydawane tak jak przez IPN, szeroko wydawane jeszcze, ale zawsze na wszystkie takie właśnie okoliczności jak piknik naukowy czy noc muzeów robimy swoje gry, które mają na celu jakby pokazanie, zmuszenie uczestników do aktywnego myślenia o historii, o tworzeniu historii przez podejmowanie kolejnych decyzji strategicznych. I na przykład ostatnio można było u nas zbudować osadę słowiańską albo miasto średniowieczne lub renesansowe. Więc tak jak powiedziałam, zasadniczym celem działań edukacyjnych muzeum jest stworzenie tego zaangażowania i zainteresowania, tego impulsu, który sprawi, że będą zainteresowani, że uczestnicy będą zainteresowani historią. I jakby to też jest trochę co innego, prawda, niż e-podręczniki, ponieważ wychodzimy z założenia, że są rzeczy, które są jakby są wcześniej niż e-podręcznik i w dodatku wiadomo też, jaka jest sytuacja w szkołach polskich. Nie zawsze wszyscy mają sprzęt, w związku z czym czasami lepiej jest po prostu postawić na to, żeby na przykład zachęcić uczniów do analizy źródeł, czy do zbierania źródeł i korzystania z tego, że historia jest wokół nas, a nie w podręcznikach. I jakby dowodem na sukces tego podejścia do historii są 4 edycje konkursu Odważmy się być wolnymi, który polegał na tym, że szkoły, znaczy nauczyciele organizowali grupę uczniów, czy uczniowie sami się zgłaszali razem z nauczycielami i opracowywali historię lokalną, znaczy wybierali jedną z osób w swojej miejscowości na przykład, której historia wydawała im się wyjątkowo ciekawa, a ta osoba się w jakiś sposób przyłożyła do zbudowania niepodległości Polski. I to była właściwie praca tak naprawdę czysto historyczna. Oni musieli zrobić wywiady, przeprowadzić analizę źródeł, przygotować odpowiednią pracę. I tak naprawdę te 4 edycje Odważmy się być wolnymi to też była dla nas olbrzymia szkoła, ponieważ się okazało, że jakby to jest olbrzymie zainteresowanie, ale to nie wystarczy. Ponieważ wiadomo, że nie wystarczy opracować historię, ale chciałoby się z nią coś zrobić, z niej jakoś skorzystać i wyciągnąć wnioski i jakoś kreatywnie ją przetworzyć. W związku z czym w zeszłym roku mieliśmy konkurs Rówieśnicy, to był taki pierwszy konkurs, który polegał na tym, że zaczynamy właśnie od opracowywania historii wybranej osoby, a następnie razem z Łódzką Szkołą Filmową wybrany już po kolejnym etapie konkursu uczniowie razem z nauczycielami i z instruktorami ze szkoły filmowej tworzyli swoje etiudy o bohaterach historycznych
i efekty można zobaczyć u nas na YouTubie. Naprawdę filmy, które powstały, są niesamowite. To już są nie tylko rozmowy ze świadkami historii, ale to jest też odgrywanie przez tych uczestników historii, która jest, stała się dla nich bardzo ważna, ponieważ chodziło w tym konkursie tak o to, żeby uczniowie znaleźli kogoś, kto w ich wieku zrobił coś dla Polski, to znaczy coś niesamowitego na przykład. I odkrywali, że ludzie, którzy normalnie są obok nich, byli tak naprawdę prawdziwymi bohaterami i jednocześnie wiedzą, że oni byli w tym samym wieku i że oni też mogą coś zrobić. I jakby efekty tego konkursu są oprócz takich wychowawczych, to też niesamowite pod względem podejścia do historii. Znaczy oni po prostu zaczęli aktywnie przetwarzać materiały historyczne, źródła, jakie znaleźli i jakie sami opracowali. I w tym roku udało nam się konkurs Mistrz i Uczeń zorganizować, który właśnie polega na dokładnie tym samym, tylko jest inny temat, to znaczy Mistrz i Uczeń, czyli szukanie osób, które mogły być wychowawcami dla ludzi w drugiej RP i tworzenie właśnie materiałów o tej historii i w tej chwili właśnie zaczynają się zaraz warsztaty w Łodzi, więc mamy nadzieję, że w listopadzie będziemy mieć już gotowe etiudy, które też będą dostępne u nas na YouTubie. Te działania pokazały nam, że edukacja jakby nie wystarczy nawet rozbudzić ciekawość, ale trzeba też znaleźć jakieś nowe formy, żeby to następnie przetworzyć. I tutaj dalej czerpiąc jakby z tych naszych doświadczeń, zaczęliśmy też szukać nowych metod takich, które by bardziej zachęciły uczniów do działania. I tak jak na przykład wcześniej zrobiliśmy pakiet edukacyjny taki papierowy, zwykły, z mapami i z różnymi opracowanymi źródłami papierowymi, tak to następnie zaczęliśmy tworzyć pakiety typu Jankarski, Jego Czasy, które były dostępne na DVD i chcieliśmy też stworzyć pakiet online dostępny, co nam się udało, ale tu właśnie jakby w temacie konferencji, czyli to, że jakby w tym momencie zetknęliśmy się po raz pierwszy z prawami autorskimi jakby jako problemem, dlatego że okazuje się, że w momencie, kiedy drukujemy, nie ma problemu, kiedy mamy zamknięte DVD, nie ma problemu, w momencie, kiedy chcemy udostępnić nawet materiały archiwalne, ale online już zaczynają się problemy i trzeba jednak bardzo się zastanowić, jak zrobić to, żeby te materiały były dostępne dla wszystkich i mogły być dostępne. Przy okazji w poszukiwaniu również atrakcyjnych form zaczęliśmy na przykład współpracę z Disneyem, to też w ramach programu Jankarski Niedokończona Misja. Stworzyliśmy polską wersję komiksu animowanego Posłaniec Piekła, historia Jana Karskiego i to też jest ciekawa historia właśnie a propos otwierania zasobów, ponieważ oni udostępnili w internecie swoją wersję amerykańską, jednak nam jakby nie pozwolili na licencję, żeby umieścić to jakkolwiek w internecie w polskiej wersji językowej i mamy to niestety tylko na DVD, które staramy się oczywiście wytwarzać w jak największych ilościach, ponieważ jest to dosyć ciekawy i bardzo atrakcyjny dla uczniów materiał. Jednak tutaj też okazuje się, że prawa rządzą się prawa są istotne. I drugim zetknięciem z gigantem prawnym również było zetknięcie właśnie z Google Cultural Institute, kiedy okazało się, znaczy przygotowaliśmy 3 wystawy internetowe, które też można używać jako gotowe lekcje tak naprawdę online. Jednak tu też spotkaliśmy się właśnie z problemem praw autorskich. Bardzo ciężko było przekonać właścicieli materiałów do tego, żeby zgodzili się na udostępnienie tego w internecie w taki sposób, mimo że te materiały nawet nie są dostępne na wolnych licencjach, tylko są mocno zabezpieczone. Tak, nowe media, to znaczy aplikacja mobilna do Jana Karskiego, już muszę się niestety spieszyć. I kolejna ostatnia rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to jest to, że my jako muzeum też sami się uczymy z naszych projektów edukacyjnych, ale też uważamy, że bardzo ważna jest nauka dla edukatorów, tak? I oczywiście mamy mnóstwo artykułów opracowanych bardzo dobrze merytorycznie na naszej stronie internetowej i pracujemy teraz nad tym, żeby były dostępne i łatwo przeszukiwalne i na wolnych licencjach już niedługo. Ponadto mamy na przykład portal polishhistory.pl, gdzie można śledzić wszystkie aktualności, co może być dla nauczycieli i edukatorów istotne. Znaczy, oczywiście u nas w dziedzinie historycznej.
I kolejna rzecz to jest to, że wiadomo, że środowisko nauczycielskie i edukatorzy ogólnie muszą być najbardziej wykształconymi ludźmi tak naprawdę w tej chwili. Jakby wszyscy wiemy, że w momencie, kiedy się nie kształcimy dalej, to znaczy, że stoimy w miejscu. I w związku z tym też myślę, że przydatnymi narzędziami mogą być tutaj nasza baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BASHUM, która oferuje dostęp do opracowanych ponad 300 tysięcy artykułów z czasopism typu przegląd historyczny. Także łatwo można znaleźć informacje o tym, co nas interesuje, albo w momencie, kiedy robi się na przykład studia podyplomowe, można znaleźć tam materiał do swojej pracy. Czy ma zawsze hist.pl, gdzie mamy pełnotekstowo udostępnione 17 czasopism z mazowieckich czasopism humanistycznych. I tutaj już kończę. I tak naprawdę w tych pełnotekstowych danych jest fajne to, i to jest myślę przyszłość właśnie dla naszej edukacji i możliwa współpraca z e-podręcznikami, że nie tylko pozwala to na zdobycie możliwość podlinkowania na przykład do oryginalnych źródeł czy do jakichś interesujących artykułów, które mogą się przydać na przykład przy nauczaniu o historii lokalnej, ale też jest świetnym źródłem takich nachybił trafił, takiego poszukiwania inspiracji, tak? Bo wiadomo, że każdy nauczyciel też mówiąc cały czas o swoim temacie może chcieć czegoś nowego, chcieć znaleźć coś ciekawego i w tej chwili mogę bardzo polecić bazę mazowszehist.pl, ponieważ można wyszukać naprawdę wielkie, bardzo śmieszne rzeczy, bardzo, bardzo duże smaczki i jednocześnie można też korzystać z tej bazy przy okazji na przykład projektów tworzenia, nie wiem, przez uczniów informacji o historii lokalnej. Myślę, że to jakby jest, tak, dziękuję bardzo, to, czy to jest najważniejsze moim zdaniem, aby mieć dużo radości też z tego, żeby z zasobów korzystać. Dziękuję.